Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Kefir. Gram w Syndicata. No, w końcu gram w Syndicata, można by powiedzieć. Jest to mój pierwszy kontakt z tą grą. Tak więc na początek wypadałoby trochę zmienić opcje na takie bardziej YouTube'owe, powiedzmy. Aha, tylko są dwie opcje dostępne. Dobra, to niech będzie to już. Chociaż o. Dobra. Spoko. Texture filtering. Dobra, tutaj wszystko damy na maksa. Zobaczymy potem w trakcie gry, jak to. Okej. Tutaj było wszystko w porządku. Back. Spoko. Zminimalizowała mi się gra w razie czego, jakby ktoś się pytał. Czemu nie ma w tej chwili nic na ekranie? Dobra, już jestem z powrotem. Dobra, w Syndicacie niestety nie ma multiplayera. Jak widzicie zresztą, jest za to kooperacja. No widzicie, na początku się trzeba podłączyć do serwera. Nie wiem, ja w to jeszcze nie grałem, nie wiem jak to działa. Okej, na początku trzeba się zalogować do konta. To powiem wam, że to ogólnie w grach EA jest dosyć denerwujące, ciągłe logowanie się do tego konta. Najgorzej jest wtedy, jeżeli gry są robione pod Windows Live, no ale już trudno. No, niewiele jest takich gier, na szczęście jedną z takich gier był Bulletstorm naszego studia i to naszego studia. Chodzi mi o to, że po prostu naszego rodzimego studia People Can Fly, People Can Fly oczywiście. I ten fakt trochę tą grę popsuł. Na normalu zagramy. In the year 2017, the world's largest corporate merger leads to the creation of Eurocorp. The company is the first to spearhead the development of a biodigital implant, the DART chip. Fueled by adrenaline, its users experience unsurpassed connectivity with the Dataverse, rendering all digital devices obsolete. Nations lose their relevance in a world dominated by these massive corporations. The world population swells to 15 billion. 57% are chipped and linked to their preferred corporation. The rest are digitally locked out, out of sight and out of mind. Industrial espionage reaches unparalleled heights. Covert agents are mobilized to protect and serve their interests. You are one of the chosen few. An agent. No okej, ogólnie o to się rozchodzi, że populacja ludzka wzrosła do 15 milionów. Ogólnie rzecz biorąc, światem rządzą korporacje, gdzie większość, znaczy około 50% to są zaczipowani ludzie, którzy są podłączeni do tych korporacji. No i my jesteśmy agentem, który walczy, można powiedzieć, o interesy naszej korporacji. Jest to Eurocorp. Ogólnie są dwie korporacje w tej grze. Trochę mi brakuje w tej grze po pierwsze trybu multiplayer, po drugie możliwości wyboru frakcji, to by było fajne. Ale no rozumiem, że w tej chwili gry nie dążą do zbytniego rozbudowania, raczej do uproszczenia. A tego typu smaczek byłby na pewno ciekawy, ponieważ gra nie jest jakaś specjalnie długa. Z tego co czytałem, to jest około 6 godzin. Tak więc długość podobna trochę do Call of Duty, przynajmniej tych ostatnich kodów. No i jakby były dwie kampanie, dałoby się to przeżyć. Natomiast jest jedna i to jest trochę przemało według mnie. Dobra, trochę zmniejszymy ustawienia graficzne. Aha, tutaj się nie da, tak? A to spoko. A nie, da się, spoko. O, zresetowały mi się tak w ogóle, to nie, to
to w takim razie nie zmniejszymy. Mogę tu coś robić? Nie mogę. Roger that HQ. We'll begin wake-up procedure. Aha. Czyli nas gościu tak jakby wybudza i nam nawalaniem nas aktywuje nasz chip. Trochę to dziwne, ale... Może tak te chipy działają w przyszłości. No i udało mu się oddać. Właściwie nam się udało. Nie mam pojęcia, czemu ta cutscenka miała służyć w ogóle. Naciskamy F i taki jest właśnie efekt tego. Nie wiem, po co oni nas zakuli w takie... ja wiem... kajdany to nie były. Po prostu po co nas przymocowali do tego krzesła za pomocą takiego materiału, takiego przedmiotu, który my mogliśmy z łatwością zniszczyć. Jak widzicie, tutaj nam się wyświetlają nad przedmiotami jakieś ikonki. To zapewne robota naszego chipa. Okej, shiftem się sprintuje. Spoko. A gdzie ja mam iść tak w ogóle? Tam chyba nie, chyba tam. No raczej tam, ale dostaję. Tutaj się chyba nie dało zginąć. Tak, tak, naciskam F. Oho. Wygląda na to, że zhakowaliśmy helikopter przeciwnika. No tak, i sobie po prostu odleciał. A tutaj co trzeba zrobić? Bo nie wiem. Aha. Kontrolem się kłóca w każdym razie, jakby ktoś nie wiedział. Aha, to też możemy, widzę, hakować. Fajnie, spoko. Shift from moving to charge. No spoko, no to się postaram. No i się udało. No i widzę, że wyszedłem z tego w miarę bez szwanku, co mnie trochę dziwi, no ale cóż. On to przeżył, no bez jaj. Fajnie się wyświetlają te liczby na naszym pistolecie. A to kto? O, tego też można egzekutować, widzę. Bardzo brutalna gra. Aha. Spoko. Jakaś propaganda tam była. Dobra, gdzie teraz iść? Gdzie ja byłem właściwie? Skąd ja przyszedłem? Dobra, przyszedłem stamtąd. Teraz muszę iść tutaj. I teraz gdzie? Aha, no spoko. Strasznie dużo jest czułośmieszki w tej grze. Muszę ją sobie zmienić. Okej, już jest spoko. Przynajmniej spoczyj. Czy tam bardziej spoko. Dobrze, ja idę? Chyba niezbyt. No nie, obkręciłem się w kółko. Raczej tam trzeba iść. Okej, jakaś drabina.
Powiem wam szczerze mówiąc, że pierwsze wrażenie z tej gry jest takie sobie. Modele postaci wyglądają nieźle. Modele broni również, natomiast same tekstury, samo otoczenie wygląda kiepsko. Jak widzicie, z modelem zniszczeń też nie jest najlepiej, chociaż fajne są te takie ślady po kulach. Na początku one są takie poczerwienione, jakby takie... O, mogę coś włączyć. I chyba w ogóle trzeba było to włączyć, tak mi się wydaje. I co, ja tam muszę iść? Najpierw pozbieram sobie amunicję chyba. Nie wiem, co ja tu muszę zrobić. Czyżby jakaś zagadka logiczna? Chyba nie, no bo to w sumie Syndicate. Nie da się tu nic rozwalić. Tam się wejść nie da. Tutaj gdzieś coś jest. Da się przez to przebiec nie za specjalnie. No to nie wiem. Aha, może tutaj trzeba zejść po prostu. No tak. No to wychodzi, dobra. Za pomocą mojego niesamowitego chipa... No, właściwie to nie wiem, ten chip w sumie nie powinien nam zwiększać wytrzymałości na upadki, ale... Biorąc pod uwagę nasz skok na klatce schodowej, no to chyba to robi jakimś cudem. Na razie przeciwnicy nie sprawiają już żadnych problemów praktycznie. Może to dlatego, że jest to po prostu samouczek. A, nie to włączyłem. Okej, to jest fajne, bo to nam pokazuje, którzy są przeciwni, a którzy nie. Aha. Czyli jak jest taki cały zamalowany, to znaczy, że jest ukryty. Znowu nie to. Aha, tak w ogóle to mi się wyładował ten... to takie widzenie lepsze. No i on, jak on to przeżył? Możesz, kurde, oni są jacyś... Oni są jacyś niezniszczalni tam. Ktoś jeszcze? Tam jest coś wybuchowego. Fantastycznie, udało się to rozwalić. Perfekcja, idziemy dalej. Są tu jacyś przeciwnicy? Wygląda na to, że nie. Tutaj coś mamy. Jakieś przejście jest. Ciekawe, czy tutaj trzeba iść? Chyba tak. Aha. No ładnie, powiedziałem, że przeciwnicy nie sprawiają problemu, a się wpakowałem w nich. W ogóle te pierwsze strzały chyba nie były w przeciwnika, to był mój problem. Okej. Niestety nie udało mi się tego gościa uratować. Albo tej gościowy. Ciekawe, czy się da w ogóle. Mam jakąś broń. O, ciekawe, czy się da celownik zmienić. No jest nie za specjalnie. No to trudno. Bo to, ta broń ma ewidentnie dwa celowniki. Ma celownik taki laserowy oraz taki do bliższego przycelowania, ale nie mam pojęcia, jak tego użyć. I to jest dosyć niepraktyczne, dlatego że zasłania nam podczas strzelania lewą część ekranu. Co, od czego ja tam dostałem? Nie mam pojęcia. Możesz cholera, dostaje od kogoś. A, tam był gość, w drzwiach. No to ładnie, no to ładnie, ale się dałem.
Dobra, stanę sobie tutaj. Ładnie wypadają. Przynajmniej jeden. Tamten gościu, co mnie wtedy zabił, to był tutaj chyba. Nie wiem. Przebiegam w drugi róg, nie ma tam nikogo, nie. No żeż cholero. A masz. A to jest jakaś taka prownęka. Co? WTF. Zginął już chyba tak. No, a to co było? Tam ktoś spadł? Dziwne. Ten gość się tu patrzy, w ogóle nie zwraca uwagi. Co się dzieje? Mało już mam trochę amunicji. Dobra, teraz gdzie? No nie, reloading. Tylko się wychyl. No i po amunicji niestety. Dobra, gdzie ja teraz muszę iść? Tam, dobra. Aha, jednak nie tam. No to gdzie w takim razie? Czyżby to było jakieś inne przejście? No, no to wygląda, że tak. Co teraz? Aha, dobra. Trzeba przebić się przez ścianę. Ależ nieliniowa zagrywka. What the fuck? Let's get you in the chair. Security, go ahead and clean up the proving grounds. Sit down, Kilo. Co to miało być? Czyżbym spadł z tego dachu prosto do jakichś swoich ludzi? Czy tam innych ziomków? Swoich w każdym razie? Unusual activity. I'm gonna have to keep an eye on that. Okay, this part is classified. But protocol states that. What? You're lecturing me on protocol for my project. Out. Niezbyt miła pani. Chciałem powiedzieć panienka, ale to tak niespecjalnie może pasuje. Chociaż czy ja wiem. Tell you what, Kilo. How about I give you something instead? No, bardzo chętnie. Ship-to-ship upgrades initiated. Oho, ktoś tam z tyłu wchodzi. Hello, Lily. You know Agent Merritt, don't you? Wow, wow. Famous Dr. Lily Draw. Hello. Ale Jesus, co za głos. This is a surprise. I want to see how my new prodigy is performing. You know I've had my doubts, but I've got to tell you, Dart 6 looks promising. It's going to revolutionize the chip industry. And this guy, he just keeps on surprising us. Right, Kilo? Ready for assignment? He did well, but I'm still tweaking it. Time for tweaking is over, Lily. We need to talk mass implementation for Dart 6 in all agents. What we need is more time, Jack. We're not ready. That's not my impression. Kilo proved Dot 6 works. Unless so, I'm missing something. Kilo, you just keep surprising us. Volunteering to sign up for the prototype despite the risk of brain cancer. Powiem wam, że ten niesamowicie niski głos nie pasuje do niego. To by pasowało do gościa typu, nie wiem, Duke. Albo, nie wiem, jakiś w każdym razie wielki, gruby mięśniak.
Lily here is not sure you're ready for a field mission, but Merritt thinks otherwise, and I'd like to find out if he's right. I've got this little thing coming up that you'd be just perfect for. Meet Gary Chang, chief psych engineer at Aspari. They're equivalent to Lily here. Except for the looks. My sources indicate he's working on something that's just a little bit too much like the Dart 6. It's a clear patent infringement. Actually, it's worse than that. We're starting to think that someone in our court is leaking data. You got a leak, a rat, a mole? That's not possible. Well, the point is, if they beat us to the punch, their agents get the edge over ours. And I won't permit that. I want this dealt with now. Everything's set. We're leaving tonight. You and me, Kilo. I don't like this, Jack. Kilo's not stabilized yet. He could glitch out. Your corp has an excellent safety record, Lily. You should know that. Kilo, go over to Aspari with Merritt. Take care of this Chang problem for me. We're on the verge of something great. Let's not mess it up. Spoko. Someone fixes up an Aspari copter. Waiting for us on the roof. Come on, show me how great you are. Jestem tak great, że udało mi się wstać z krzesła. Co najmniej tak great. Ale fajnie wodzi za nami wzrokiem. Dobra, no i bardzo wam dziękuję za obejrzenie. To był taki wstęp tak naprawdę, to był samouczek, można powiedzieć, Syndicate'a. Dosyć często spotykany w grach tego typu. Bardzo wam dziękuję za uwagę. I zapraszam na kolejne odcinki Syndicate'a, które na pewno nakręcę. No będę się starał w każdym razie nakręcić jak najszybciej. I no mam nadzieję, że się uda dosyć szybko zakończyć tego Syndicate'a. Tak więc żegnam się z wami bardzo, bardzo serdecznie. Trzymajcie się. Cześć.